To, proszę Państwa, była wypowiedź byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek. To teraz, jeszcze dla ścisłości, w Senacie również odbyła się seria głosowań i tam wicemarszałkiem Senatu nie został dotychczasowy wicemarszałek Marek Pęk, też z PiS-u. Natomiast wracając do Sejmu, warto podkreślić, że wicemarszałkami, zacznijmy od marszałka. Marszałkiem Sejmu został Szymon Hołownia, a wicemarszałkami, w tym wicemarszałkiniami, zostały Monika Wielichowska, Dorota Niedziela oraz Piotr Zgorzelski i Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Bosak. Teraz, co ciekawe, Krzysztof Bosak dostał więcej głosów, aniżeli Włodzimierz Czarzasty. Krzysztof Bosak 272, Włodzimierz Czarzasty 250. I taki to nam ciekawy dzień przyszło komentować. Przypomnę, pan profesor Henryk Domański, pan profesor Mieczysław Ryba. Pan profesor Domański zaczyna. Jeżeli chodzi o ten wynik pana Czarzastego, no to specjalnie nie odbiega od tego wyniku wyborów. W końcu różnica między Konfederacją a Lewicą była stosunkowo niewielka, 7,9 i 8 tam z kawałkiem. Więc, a poza tym, tak jak się słucha pana Bosaka, ja myślę, że to tak elektorat odbierał i że to wynik głosowania z tego wynika, no to on mówi bardziej jakby w sposób bardziej logiczny i jest odbierany jako taki polityk z większego sortu niż pan Czarzasty. Pan Czarzasty jest traktowany trochę w tych swoich wystąpieniach jak aktor i ten wynik mnie nie dziwi osobiście. A poza tym chyba Konfederacja, jeżeli chodzi o te wybory na wicemarszałków, zyskała na tym, że przecież były zamierzenia takie ze strony opozycji, tej opozycji demokratycznej, żeby Konfederacji w ogóle nie było w Sejmie. W związku z tym to jakby zwiększyło tę sympatię i chyba ten wynik jest tego efektem. Profesor Ryba? Znaczy, Włodzimierz Czarzasty, który zostaje wicemarszałkiem, a pani Elżbieta Witek, która nie zostaje. Dysproporcja co do ilości głosów, które dostała Lewica i PiS, no jest przeogromna. Jeśli byśmy badali czyjąś przeszłość i antydemokratyczne zachowania, no to, mój Boże, no Czarzasty, wiemy z jakiego obozu się wywodził i z jakich czasów. No tutaj jest próba takich igrzysk, czyli jakiegoś tam publicznego upokorzenia pani marszałek czy PiS-u. Pewnie czasy przed nami to właśnie tego typu działań, takich właśnie bardziej igrzyskowych, bardziej mających zaspokoić ten najbardziej radykalny antypisowski elektorat. No, panie profesorze, ale to jest tak, my skupiliśmy się na Włodzimierzu Czarzastym, natomiast ja przypomnę dwie niezwykle istotne rzeczy. Włodzimierz Czarzasty, w odróżnieniu od Krzysztofa Bosaka, jest w tym pakcie, powiedzmy, opozycji, która chce przejąć za chwileczkę władzę. Włodzimierz Czarzasty ma również za 2 lata przyobiecane stanowisko marszałka Sejmu. I on w tej, powiedzmy, puli partii, które się porozumiały, jest. Krzysztof Bosak i Konfederacja, to jest i ten człowiek, i to ugrupowanie, którzy szli w tych wyborach, żeby wywrócić stolik i którzy mieli z nikim nie pracować. Ani z jednymi, ani z drugimi. Finalnie notabene dzisiaj Konfederacja rozpoczęła. To jeszcze dla przypomnienia, tylko jedno zdanie. W tej chwili prezydium Sejmu, nie rządu. No to prawda. Natomiast finalnie dzisiaj, nie, kwestia, a właściwie. Bardzo proszę, panie profesorze. To dotyczy prezydium Sejmu. Zdaje się, że tutaj Hołownia grał w tę grę na Bosaka i tam doszło do jakiegoś takiego taktycznego układu. No, nie sądzę, żeby Konfederacja weszła w układ rządowy. To byłoby rzeczywiście dziwaczne. Pan profesor Domański? No to świadczy kolejne świadectwo rozbicia obozu tego opozycji demokratycznej. No a to co jest? Ktoś musiał zagłosować na pana Bosaka, prawda? Tak z niczego tych głosów nie dostał tak nagle, że wygrał z panem Czarzastym. No, tak można by to interpretować. Z tego punktu widzenia jest to zaskakujące, że już na sali sejmowej raz się głosuje wotum nieufności dla pani Witek w ten sposób, a z drugiej strony jednak wszystko wskazuje na to, że tutaj brakuje pewnej konsekwencji, mówiąc najbardziej łagodnie, jeżeli chodzi o obóz opozycyjny, jeżeli chodzi o jednak zdecydowane jakieś bardziej konsekwentne poparcie pana Czarzastego, tak żeby nie przegrywał on z panem Bosakiem. No, tak można to interpretować. Ktoś tego nie przeliczył, nie pomyślał?
A ja myślę, że to nie jest sprawa do przeliczenia. Nie można przeliczać tego, co ludzie chcą, jeżeli chodzi o głosowania, zwłaszcza, że to jest to głosowanie tajne. Natomiast jeszcze do pani marszałek Witek, no to ona została ukarana w gruncie rzeczy za to, że spełniała swoje obowiązki z tytułu Prawa i Sprawiedliwości, partii rządzącej, która miała przewagę w Sejmie. Jest... A to, co zrobił Grzegorz Braun, kiedy chodziło o podsumowanie kandydatury Elżbiety Witek na marszałka Sejmu? No pan... Tylko to był jeden jedyny głos i to był Grzegorz Braun, którego dzisiaj sala dziwnym trafem ani nie wybuczała, ani nie wygwizdała, ani nic do niego dzisiaj nie miała. No, sala była przygotowana w swojej większości na to, żeby zagłosować negatywnie, żeby ją ukarać za to, że reprezentowała Prawo i Sprawiedliwość przez te ostatnie lata. To jest takie bardzo ciekawe zjawisko, bo w końcu wszyscy oni na tej sali reprezentują jedną instytucję i powinni ją traktować tutaj akurat bardzo konsekwentnie, fair play, czyli jako koleżanka, a nie potraktowali jako koleżankę, tylko jako wroga. Zaczynając od samego, wysyłając taki sygnał, że nie będziemy się patyczkować i ona na tym najwięcej ucierpi. A pan Czarzasty, jakby wracając do pana Czarzastego, tutaj w ogóle nie odegrał jakby większej roli. Jakby nie został wyeksponowany jako reprezentant obozu, tego przyszłego obozu rządzącego. No tak, ale wie pan, jeżeli ja widzę człowieka, który na co dzień posługuje się zwrotem szczęść Boże, to oczekuję od niego chrześcijańskich odruchów. I słowem, i czynem. A tutaj czegoś takiego nie było. To jakiś idealizm przez pana redaktora. Być przyjmuje. Może nie idealizm, ale naiwność. Panie profesorze, do profesora Ryby. Nie ma się czym zajmować. No, wyraził poseł Braun swoje emocje i tyle. Natomiast rzeczywiście najbardziej skandaliczna jest rzecz taka, że też kobieta o bardzo takim przyjaznym i dobrym usposobieniu, w istocie rzeczywiście, bo to praca marszałka to nie jest tylko prowadzenie obrad, bo prowadzą różni również zastępcy i tak dalej, tylko jest kwestia różnych spraw, które posłowie mają do pani marszałek. I sama zresztą powiedziała i słusznie, że bardzo tutaj koncyliacyjnie pracowała. No więc chodzi o to, żeby w jej osobie ukarać PiS, jak gdyby upokorzyć. No to jest sytuacja, którą można grać przez czas jakiś, póki jeszcze te emocje jakkolwiek są, ale później to się moim zdaniem nawet wyborczo odwróci przeciwko tym, którzy tego typu praktyki stosują. Bo proszę zwrócić uwagę, skoro marszałek Grodzki mógł być zarzutami, czy tak długo tym marszałkiem i ten immunitet mu nie cofano i nie było problemu, a tu marszałek Witek, która nie ma żadnych problemów z tym związanych, nagle się ją w ten sposób traktuje. No to jakiś czas to potrwa, ale mi się wydaje, że ostatecznie opozycja na tym straci. Próbowałem wejść panu w zdanie. Próbowałem panu wejść w zdanie, a to teraz bezproblemowo chcę powiedzieć to, co wydarzyło się dziś od razu na początku dnia. Dzień rozpoczął nam się od tego, że dwa ugrupowania, w tym między innymi właśnie Konfederacja, o której rozmawialiśmy przed momentem, zapowiedziała jeszcze dziś, no zobaczymy, czy to zrobili, czy nie zrobili, złożenia projektów ustaw. Po pierwsze, wprowadzającego kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych. I po drugie, wakacji, a nie właściwie nie wakacji, tylko dobrowolności w płaceniu ZUS. Jak sami Konfederaci tłumaczyli, robią to, żeby pomóc i wyręczyć Platformę Obywatelską i PSL, a z drugiej strony, żeby te dwie partie, które realizowały program Konfederacji, wreszcie go mogły zrealizować. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga to jest zapowiedź pań szczególnie, bo to kobiety dziś stanęły, kobiety reprezentujące lewicę i zapowiedziały złożenie projektu ustaw dotyczącego możliwości przerywania ciąży do 12 tygodnia życia. I teraz mam problem, czy penalizacji, czy depenalizacji przepisów umożliwiających niekaranie osoby, która ewentualnie w tym zabiegu pomaga. Pan profesor Domański. Partia nazywana Nową Lewicą po 18 latach ma pierwszą okazję, żeby zademonstrować swoją lewicowość, więc myślę, że próbują to robić konsekwentnie od samego początku. Chyba o to tutaj chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o tę propozycję ze strony Konfederacji, to jest to rzeczywiście dziwne połączenie jakiegoś liberalizmu państwa opiekuńczego myślę o tym zwolnieniu od podatku z właśnie jakimś takim liberalizmem. Również jakby już podejmowała rywalizację z obozem rządzącym, ale częściowo z Prawem i Sprawiedliwością. Znowu jakby chciała odegrać taką swoją rolę, wkroczyć na tą scenę polityczną, mimo tego złego wyniku wyborczego. Może to jest reakcja na tego typu, na to, co się stało 15 października. Pan profesor Ryba.
jeśli rozumiem, ruch Konfederacji, to jest próba, że tak powiem, realizacji programu Platformy w tym aspekcie, gdzie oni podzielają zdania. Wiemy, że to jest strasznie obciążające budżetowo, no bo to nie jest tak prosto, że się zwolni tam od podatku albo od ZUS-u i na to trzeba znaleźć pieniądze. No skoro Tusk w 100 tych punktach to obiecywał, no to, a Hołownia mówi, że nie będzie tego zamrażał, no to niech się realizuje. To jest w ten sposób robione. Natomiast Lewica oczywiście idzie mocno aborcyjnie, no chce jakkolwiek się wyróżnić. Tym niemniej niepokojący jest ten zapis w umowie koalicyjnej, który mówi, że koalicja, ta, która się tworzy, ma unieważnić wyrok Trybunału. No to jest tak niekonstytucyjne w tym całym, ta zapowiedź, no w tym całym galimatiasie aborcyjnym, że to jest dopiero sytuacja, która wywraca cały porządek, byśmy powiedzieli, prawny w Polsce. No, może przez unieważnienie rozumiemy to, że zmieni się przecinek i po prostu złoży się projekt nowej ustawy. Panie profesorze. Ja podsumował dzisiejsze posiedzenie Sejmu, jakby został wysłany sygnał do wszystkich, że Wersal się skończył, a tą bastylią, pierwszą bastylią, którą trzeba było pokonać, to była pani marszałek Witek. To chyba było najistotniejsze. Miało taki charakter symboliczny. Czyli bastylia dziś zdobyta, rozumiem. Bastylia zdobyta, tak. Bar wzięty, można by powiedzieć. Natomiast co się będzie działo później, to nie jest wcale rozstrzygnięte. No to skoro, panie profesorze, pan używa analogii bastylia zdobyta, to ja też pozwolę sobie na pewną prawdę historyczną. Proszę pamiętać, że rewolucja pożera własne dzieci. To tylko tak na marginesie, jeżeli można. Profesor Henryk Domański, profesor Mieczysław Ryba, bardzo panom dziękuję. Za moment publicyści. W demokratycznym państwie, zgodnie z wolą suwerena, zmieniają się prezydenci, zmieniają się premierzy i rządy, zmienia się też skład osobowy tej Izby. Jedno przy tym jest stałe i niezmienne. Rzeczpospolita. Pozwólcie, że z moich ust wybrzmi raz jeszcze przesłanie premiera naszej wolności, Wincentego Witosa. A Polska winna trwać wiecznie. To od waszych decyzji, od tego, jak będziecie sprawować swój mandat, zależy, czy Polacy tej wiary w naszą demokrację nie utracą. Suwerenność Rzeczypospolitej, interes państwa i dobro obywateli to są właśnie te najważniejsze sprawy, którym wszyscy zobowiązujemy się służyć. Chcę wszystkich zaprosić do takiej właśnie koalicji, o jakiej mówił pan prezydent. Koalicji polskich spraw. Koalicji, która będzie dbała o sprawy społeczne, o sprawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego, o sprawy suwerenności, ale także o wielkie projekty, które rozpoczęliśmy i od ciągłości realizacji których zależy przyszłość naszej ojczyzny. Edyta Hołdyńska w polityce.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Dobry wieczór. Miłosz Monasterski, Agencja Informacyjna. Dobry wieczór. Od kobiety zaczynamy. Dziś kobiecy dzień w Sejmie? O, raczej nie. Na to wygląda, że faktycznie Elżbieta Witek na kandydatką na wicemarszałka Sejmu nie uzyskała aprobaty, jeżeli mówimy o zarówno damskiej, jak i męskiej części. Ale w Senacie Małgorzacie Kidawie-Błońskiej się udało. No to prawda. Udało się także wielu innym kobietom. No to nie jest tak, że polski parlament nie ma dobrych, wspaniałych kobiet i na to trzeba zwracać uwagę, bo ja jestem zwolenniczką innego niż parytetowe uformowanie jakiegokolwiek ciała. No to tak prezydium Sejmu mamy właśnie uformowane. Na 7 mężczyzn są aż 2 kobiety. Lepiej walczyć na kompetencje, na merytorykę i nie starać się na siłę liczbowo uzupełniać ani firmy, ani Sejmu, ani jakiegokolwiek innego organu parytetami, bo to właśnie w kompetencjach kobiety wcale nie radzą sobie gorzej. I tutaj to właśnie pokazuje, że jeżeli patrzymy nawet na polski parlament, to mamy dobre tego przykłady. No i właśnie dzisiaj kobiety wyszły i zapowiadają, że zrealizują to, co obiecywały podczas kampanii wyborczej, czyli możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia i zdjęcie ewentualnych kar z osób, które pomagają w tym.
No to zależy, i to się wydarzyło. Kobiety. I co dalej? No to już nie zależy od płci, tylko od ugrupowania politycznego, w którym te kobiety się znajdują, jak wiemy. Nie, prawda? Ale to właśnie kobiety tego chciały. Stąd między innymi te protesty, które przechodziły ulicami miast. No nie wszystkie. Stąd między innymi programy wyborcze partii, czy też spotkania wyborcze partii, podczas których kobietom obiecywano, będziecie mogły do 12 tygodnia przerywać ciążę. I nagle się zrobiła cisza. W umowie koalicyjnej tego nie ma. To prawda. Jeżeli patrzymy na to, w jaki sposób tutaj konkretnie Lewica głównie, no bo to był postulat Lewicy, jeden z takich najważniejszych, z którym de facto Lewica poszła do każdych kolejnych wyborów i który tak naprawdę no, wyniosła na ulicę, bo jeżeli wspomnimy czarne marsze, jeżeli mówimy o tych wszystkich pochodach, to właśnie o to chodziło, to właśnie tego chciała Lewica i faktycznie teraz jak spojrzymy na koalicję, tę, która ma się zawiązać opozycyjną, tak? Bo widzieliśmy umowę koalicyjną panów, no to właśnie kobiety tam zabrakło i właśnie tego postulatu tam faktycznie nie było. I tutaj wielu zwolenników Lewicy ma już za złe właśnie Lewicy, że ta nie idzie po ten postulat, że nie stara się go zawrzeć w tej umowie koalicyjnej. Miłosz Monasterski. Strajk kobiet już też wczoraj... Zabrał dzisiaj głos nam. Tak, odgrażał się, że tutaj sytuacja jest straszna, ponieważ jest dwóch fanatyków religijnych w przyszłym rządzie Donalda Tuska, wskazując na Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię. No ale w praktyce wiemy o tym, że ustawowo unieważnić wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie można, więc myślę, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju działaniami rytualnymi. No nie, tutaj jest taki zamysł, żeby wprowadzić ustawę, zmienić przecinek w starym zapisie, po to, żeby to był nowy przepis i po prostu wprowadzić w życie. I to będzie bardzo interesujący dzień w Sejmie, ponieważ Koalicja Obywatelska rzeczywiście ten postulat Lewicy przejęła i na tym postulacie chyba zbudowała swoją część elektoratu, a Lewica na tym straciła z kolei, bo ma mniejszą reprezentację niż w poprzednim parlamencie. Natomiast jak zachowa się w tym momencie trzecia droga, to będzie bardzo interesujący test dla nas wszystkich. Czekam na to głosowanie. Adrian Stankowski. No, widać, że to jest pierwszy z niespełnionych postulatów. Ta nowa koalicja będzie zakładnikiem tych skrajnych różnych grup, którym naobiecywała właśnie takich różnych rzeczy, bo widać wyraźnie, że w tym parlamencie po prostu nie będzie większości na zmianę ustawy akurat w tej materii. Ale zaraz, przepraszam, jakich skrajnych grup, kiedy ja słyszę dzisiaj podczas konferencji prasowej, że kobiety mówią wprost, że ponad 70% społeczeństwa polskiego jest za tym przepisem. To zależy, w których sondażach jest sondaże, zależy, kto je robi. Są dokładnie odwrotne te sondaże, a ponadto istnieje pewien ład prawny w Polsce. Ja najbardziej się boję właśnie takiej sytuacji, kiedy będzie się wyroki Trybunału Konstytucyjnego albo sądów innych próbowało unieważniać w Sejmie czy w rządzie, znaczy to, bo to jest po prostu demolowanie państwa. To jest demolowanie Polski, bo Polska to jest ład prawny wynikający z konstytucji, ład instytucjonalny. Nie można tak robić. Oczywiście wnosić projekty ustaw wolno, bo po to się idzie do parlamentu, żeby próbować przeforsować takie ustawy, takie lub inne. Każdy ma prawo je oceniać pozytywnie albo negatywnie, natomiast nie wolno rujnować Polski. Boję się, że tej koalicji ten właśnie stan, w którym będzie demolowana Polska, nie będzie przeszkadzał. To jest coś, co mnie najbardziej w tej sytuacji martwi. No i została złamana kolejna dzisiaj bardzo wyraźnie taka kolejna obietnica, bo przecież miało być pojednanie, budowanie wspólnoty. No, nie został wybrany również pan marszałek Marek Pęk w Senacie. To jest po prostu program zemsta plus. Program, który od samego początku jest budowaniem polaryzacji, budowaniem coraz większego sporu. Ten spór będzie rósł tak czy inaczej, bo tutaj osią tego sporu będzie stosunek do suwerenności Polski i tego się zakłamać nie da, bo to są realne projekty, one będą procedowane i będą wzbudzały coraz większe emocje również społeczne. Ale ponoć na przestrzeni dekady, 10 lat. Nie, bo to, co tak można
można mówić. To oczywiście opozycja tak mówi, żeby na dzisiaj zaklajstrować tę sytuację, jakoś uspokoić, bo nie wiedzą, co mają powiedzieć, tak? Bo tam są konkretne zapisy i trzeba, polityk powinien się odnosić do tego, czy jest za, czy jest I pewnie przeciw. Premier Mateusz Morawiecki odniesie się do tego w swoim wystąpieniu, w swoim exposé. Zdaje się 2 tygodnie, 14 dni, czyli 27 listopada to wychodzi. To będziemy już 5 dni po głosowaniu tych zmian kodyfikacyjnych w Parlamencie Europejskim. Może być coś ciekawego, chyba że głosowanie zostanie przesunięte. Czy o tej suwerenności to już bardzo mocno mówił prezydent Andrzej Duda. Dzisiaj mówił premier Mateusz Morawiecki w Sejmie o zagrożeniu, tak, odebrania nam tej suwerenności. I marszałek senior, tak, przepraszam, bo tak też wyraźnie zakreślił pewną granicę. Mm-hmm. No jest to faktycznie rzecz, na którą wielu europarlamentarzystów już zwraca uwagę, alarmuje, bo mówimy tutaj o de facto odebraniu bardzo wielu kompetencji, znaczy przeniesieniu ich z tego poziomu krajowego na poziom unijny i to tam w Brukseli będą zapadały decyzje tak strategiczne, jak choćby w kwestii bezpieczeństwa czy polityki międzynarodowej. No, ale dość wspomnieć także o szkołach, czyli o edukacji i o tym wszystkim, co mamy tutaj na miejscu. Więc to nie jest tylko tak, że decydować o naszej polityce zagranicznej czy bezpieczeństwie będą gdzieś tam w Brukseli, ale także o tym, co będziemy mieli tutaj w kraju, jak będą uczyły się nasze dzieci, jakkolwiek. Bo nawet o właśnie decyzja odnośnie rodzicielstwa także ma być przeniesiona na ten unijny poziom. Więc jest takich wiele aspektów, o których warto mówić, bo one są rzeczywiście alarmujące. Tylko pytanie jest, czy da się to zatrzymać i jeżeli zada się to pytanie europarlamentarzystom, to niestety wielu z nich mówi, że klamka już w zasadzie zapadła i pytanie tylko, czy będzie to jeszcze w kadencji tego europarlamentu, czy kolejnego. Żartów, to przecież kadencja tego się kończy 9 czerwca wraz dokładnie, z wyborami. Dokładnie, więc mogą nie zdążyć, a jeżeli układ sił się zmieni, no to wtedy jest szansa ewentualnie na to, by to zatrzymać, ale też wielu pesymistów mówi, że nie uda się tego. Ja bym chciał nawiązać jeszcze błyskawicznie do wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, który dzisiaj i w Sejmie, i w Senacie, finalnie później w Pałacu Prezydenckim zabierał głos. I prezydent w Sejmie mówił wprost o tym, że oczekuje od tych, którzy będą tworzyć rząd, czy ten, czy następny, że będą realizować swoje obietnice. Bez względu na instrumenty, które pan prezydent ma. Co to oznacza? Z jednej strony pan prezydent powiedział, że będzie bronił pewnego porządku, który w Polsce powstał, na przykład programów społecznych, ale także spraw bezpieczeństwa Polski, które są podważane przez niektórych polityków, którzy teraz prą do władzy. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście zabronił niejako używania siebie jako alibi, że prezydent się nie zgodzi, prezydent nie pozwoli, prezydent nam zawetuje. Są pewne pomysły, które ja rozumiem, że pan prezydent mógłby nie zawetować. Dajmy na to słynne 60 tysięcy wolne od podatku. Ja oczywiście nie wiem, jaka w tej kwestii byłaby decyzja pana prezydenta, ale rozumiem, że Donald Tusk i jego przyszli koalicjanci nie mogą mówić, że nie zrealizują na przykład tego, dlatego że prezydent zabrania. Prezydent też mówił o tym, że on będzie się decydował dopiero jak dostanie tekst udanej uchwały. Ale są dla niego rzeczy święte, jak na przykład CPK, 13, tak 14 i 800+. I tutaj zakreślił bardzo jasno tą sytuację na najbliższe 20 miesięcy i myślę, że też na przykład wystąpienie dzisiejsze Szymona Hołowni jako nowego marszałka Sejmu tak naprawdę jest też początkiem kampanii wyborczej. Właściwie kampania prezydencka już się zaczyna i ta kampania prezydencka naprawdę rozstrzygnie o wszystkim, o tym, o czym rozmawiamy. Czy my będziemy w tej Federacji Europejskiej, czy będziemy w stanie się obronić przed tymi zakusami? Znaczy pytanie, kto będzie kandydatem w tej kampanii prezydenckiej, jeśli chodzi o siły te, które potencjalnie mogą tworzyć rząd. Czy będzie to marszałek Sejmu obecny, czy będzie to jednak Donald Tusk? Edyta Hołdyńska. Kto będzie takim przewodniczącym? Nie, to zostawmy, bo to jeszcze mamy spekulacji trochę czasu. To jakie jest pytanie? Pytanie brzmi, jak odbierać w takim razie wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, któremu, jak ewidentnie widać, ta przysłowiowa rura, która miała zmięknąć, w żaden sposób nie zmiękła. Faktycznie. Wielu wskazuje, jak dzisiaj zbieraliśmy komentarze w ciągu dnia w redakcji, że to było bardzo dobre przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, bo wskazywało na to wreszcie na jego taką, może nie wreszcie, ale no, sytuacja go zmusiła do tego, by rzeczywiście mówił o swojej mocnej autonomii, o tym, że będzie naprawdę strzegł tego, co udało się osiągnąć. Mowa o programach społecznych, mowa o
tym wszystkim, na czym mu zależy. O tym mówiła także szefowa Kancelarii Prezydenta RP wcześniej. To znaczy, że pan prezydent będzie strzegł na pewno swojego punktu widzenia, jeśli chodzi o politykę międzynarodową właśnie i bezpieczeństwo. To są te jego prerogatywy, co do których on ma no właśnie tutaj kluczowe zdanie, bo jeżeli spojrzymy na armię, na Wojsko Polskie, to jest właśnie głowa, zwierzchnik sił zbrojnych. I jeżeli spojrzymy na politykę międzynarodową, także tu więc wiele może zatrzymać, czy też może spowodować właśnie głowa państwa. Więc tu patrzymy tak naprawdę na to, w jaki sposób będzie się to kształtowało, ale prezydent zapewnia i mówi to też, mam wrażenie, opozycji, że przestrzega, że jeżeli ta będzie chciała wprowadzać no, takie zmiany, na które on się nie godzi, no to będzie weto. Albo skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo państwu dziękuję. W studiu przed telewizorami spokojnej nocy życzę. Resortowe dzieci przed nami.